Siema, siema diamenciki, w dzisiejszym odcinku robimy mega pojedynek i będzie naprawdę, naprawdę ciężko, ponieważ dzisiaj przyjdzie do nas rodzina hakerów, więc musimy się mega zabezpieczyć, ponieważ to co oni tutaj mogą robić to naprawdę będzie mega ciężkie, więc widzowie, zostawcie szybko łapkę w górę, zrobimy mały wyścig, kto będzie pierwszy, wyklikający łapkę w górę, czy ja dolatujący do tamtych drzew, macie 3 sekundy, 3, 2, 1 i dobra, i lecimy, lecimy. I uwaga, czy będę pierwszy, czy będę pierwszy. Jestem na kwiatku, czyli doleciałem. A wy napiszcie w komentarzu, czy udało wam się zdążyć kliknąć łapeczkę w górę szybciej niż ja tutaj doleciałem. A dzisiaj, patrzcie na tą owieczkę. Ona wam powie, że musimy zbudować mega porządną bazę z comment bloków, tak, o, tak owieczko, tak? Ale rozmawiaj ze mną, rozmawiaj ze mną. Dzisiaj będziemy budowali bazę z comment bloków. Co nie, owieczko? Tak, 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 dobrze, pokiwaj główką. Ona chyba nie chce ze mną rozmawiać. No dobra widzowie, ale dzisiaj będziemy budowali bazę z comment bloków, więc naprawdę będzie to porządna baza. Dlatego też bierzemy sobie comment bloka, comment blok, cyk, proszę bardzo, mamy blok poleceń, to jest taki hakerski blok, który no używają hakerzy, więc my dzisiaj musimy go użyć do budowy bazy. Weźmy sobie siekierkę, zaznaczmy już sobie w jednym miejscu, rozciągnijmy to tak na 15 kratek, wydaje mi się będzie dobrze. No i teraz zaznaczmy sobie z jednej strony, z drugiej strony, no i lecimy teraz na 30 kratek, o, będzie taka baza mniej więcej, tak mi się wydaje, że będzie idealna, ponieważ baza nie jest najważniejsza, a najważniejsze są pułapki dookoła bazy. Więc musimy sobie zaznaczyć teraz w tym miejscu, dajemy sobie wysokość 10 kratek powiedzmy. No i robimy tak dookoła naszej bazy, żeby to, wiecie, było z każdej strony zabezpieczone. Więc lecimy tu i tutaj. Ale zanim będę budował dalej bazę, to koniecznie kliknijcie subika na moim kanale. Taki przycisk, jaki macie na mojej bluzeczce, kliknijcie go i na 100 tysięcy będzie moja twarz prawdziwego życia. Nie będzie to zhakowane, oszukane, nic, tylko będzie moja prawdziwa twarz z prawdziwego życia, więc jeżeli chcecie mnie zobaczyć, to zostawcie subika na moim kanale i wbijamy 100 tysięcy subskrypcji i wtedy będzie moja twarz. Więc teraz tak, zaznaczamy sobie z tej strony, zaznaczamy sobie w tym rogu, dajemy sobie do góry, no i jeszcze jedna ściana nam została, widzowie, i będziemy mieli już mniej więcej gotową bazę, przynajmniej jej zarys. No okej, więc to tak się prezentuje, widzowie, taki oto kwadracik, takie pudełeczko z comment bloków. Teraz przydałoby się coś zrobić, żeby to tak trochę lepiej wyglądało, więc lecimy sobie teraz tak, robimy sobie takie szpikulce z tego, żebyśmy mogli między nimi sobie strzelać. Więc lecimy dookoła naszej bazy tutaj, lecimy cyk, 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 cyk. Tutaj całą bazę trzeba otoczyć w taki oto sposób. Więc lecimy dalej. Tu źle postawiłem, okej, okay, już poprawiłem. Już naprawiłem, widzowie, nie krzyczcie na mnie, nie krzyczcie, ja grzeczny jestem. No i coś takiego będzie chyba dobrze. Teraz musimy zrobić miejsce, na którym będziemy stali, widzowie. Więc lecimy sobie tutaj, cyk, lecimy. Zaznaczamy sobie dookoła. Potem będziemy sobie mogli chodzić i stąd strzelać. Więc lecimy tutaj dookoła. Za bardzo nie wiem skąd ci hakerzy przyjdą, ale wydaje mi się, że stąd raczej nie, bo oni do wody nie lubią chodzić. Więc lecimy sobie tutaj, bo oni się wtedy te wszystkie kabelki topią. Jakieś zwarcie jest, pięcie i tak dalej. Prądem jeszcze ich tutaj porazi, więc oni tak za bardzo nie lubią wody. Więc teraz lecimy sobie tak, teraz tutaj zaznaczymy. Tu będziemy robili wejście, widzowie. To będzie wejście. Jakie my to mówimy? Tech door, to będzie technologiczne drzwi. Więc dajemy sobie w ten sposób. O, proszę bardzo. Bo do hakera technologia pasuje, nie? Więc muszą być też tech doorsy, nie? Technologiczne drzwi. No, okej, okay, więc tak jest git. No i teraz jeszcze przydałoby się zrobić jakąś tutaj drabinkę. Z jednej strony i z drugiej strony, żebym się w razie czego nie pogubił. Więc lecimy teraz tutaj drabinkami. Pyk, 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 cyk, cyk, cyk. Na górę wchodzimy. Tak samo robimy to z drugiej strony, widzowie. No i ja tutaj ciągle klikam te comment bloki i one się włączają, nie wiem czemu. Nie włączajcie się, ja dzisiaj żadnych comment wpisywać nie będę, halo. Dobra, teraz tak, może zrobimy coś fajnego. Ej, w ogóle pokazać wam sztuczkę, jeżeli zrobicie takie coś i wpiszecie TP i dajecie nick kolegi, powiedzmy mnie, i dajecie jeszcze raz nick kolegi, żeby teleportowało kolegę do kolegi, w sensie tego samego kolegę do tego samego kolegi, to on będzie cały czas się teleportował do siebie. To jeszcze dajecie powtarzający, zawsze aktywny,
on będzie cały czas się teleportował do samego siebie i patrzcie, co się dzieje. Jak mi się ekran teleportuje, to waszemu koledze też się będzie tak teleportował. I patrzcie, ja tak za bardzo się ruszać nie mogę, bo cały czas mnie, o widzicie, teleportuje do samego siebie. Więc jeżeli chcecie zrobić takiego hakerskiego pranka na swoim koledze, to możecie coś takiego zrobić, jak ja zrobiłem przed chwilą. No, a my teraz lecimy sobie z pułapkami, widzowie. Widzicie, Alek bawi, uczy. W międzyczasie, jak oglądacie odcinek, to od razu jakiś nowych rzeczy się nauczycie. A ja tutaj lecę z budową lawy. Lawa na pewno się przyda. Na pewno to jakoś ich spowolni do wejścia do naszej bazy. Na pewno to jakoś im zabroni wejść do nas. Na pewno jakoś wody wylejemy. Nawet na dwie kratki. O, na dwie kratki wodę można wylać, ponieważ oni bardzo nie lubią wody. Tak jak już wcześniej mówiłem, więc lecimy tutaj. Ja się zastanawiam, jak hakerzy się myją, nie? Bo jak hakerzy nie lubią wody, no to tak średnio, żeby chcieli się kąpać, nie? To tak... o nie, lawa, ojoj, ojoj, undo, zepsułem, ale psuja ze mnie, ojoj. Dobra, teraz będzie dobrze, teraz to naprawić, no. Jejku, ja budować nie umiem, widzowie, ja mam czasami takie lagi mózgu i to tak się dzieje, że potem takie rzeczy się dzieją. Dobra, teraz tak, tutaj zaznaczamy, teraz tutaj i uwaga, mamy set water, okej. Jakoś to się na razie prezentuje, widzowie. Jak na razie wygląda to nawet spoko, więc lecimy dalej. Tutaj no raczej sami przeskoczymy, parkura umiemy, więc jest dobrze. Ale przydałoby się zrobić jakieś takie lepsze, bardziej zaawansowane pułapki. Zwłaszcza, że to, widzowie, jest no haker, nie? No więc bierzemy sobie kolczatki, weźmy sobie jeszcze miny na pewno. I może weźmy sobie jeszcze coś takiego ciekawego, jak uznajmy pułapki na niedźwiedzie i jeszcze coś fajnego. Czekajcie, gdzieś tutaj były takie fajne rzeczy, gdzieś tu były kamery. Ja chcę kamery, dajcie mi kamerę. Będziemy dzisiaj mega zaawansowani technologicznie, będziemy mieli kamery. Dajemy sobie tutaj przy drzwiach, żeby patrzeć, czy ktoś nam nie wchodzi. Tak samo tutaj sobie damy drut kolczasty. Ojej, nie tak, o, tutaj w ten sposób, żeby nie mogli wejść do naszej bazy. No i teraz możemy dookoła rozstawić ten drut, żeby tutaj nie mogli do nas wejść. O, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Teraz tutaj z tej strony lecimy i dookoła tak trzeba to wszystko rozciągnąć. I będzie, wydaje mi się, super to wyglądało, widzowie. Jeszcze zrobimy sobie miny dookoła, to już w ogóle szans z nami nie będą mieli ci hakerzy. Więc lecimy tutaj szybko, na pełnej prędkości, proszę bardzo. W ten oto sposób, o, do końca. I ostatnia prosta, widzowie, ostatnia prosta nam została. I udało nam się zrobić to bardzo mega profesjonalnie i szybko. No a teraz przydałoby się zrobić tutaj pole minowe dookoła. Więc tak, stawiamy sobie tutaj. Postawiło się, okej. Lecimy, stawiamy sobie tutaj miny dookoła. Jak to wybuchnie, to zrobi przynajmniej sofę. Więc sofę, nie sofę, tylko fosę. O, sofę to ja mogę sobie postawić w domu i będę na niej siedział. A fosę to będziemy mieli dookoła bazy, okej. Teraz możemy zrobić taką drugą linię obrony. Pułapki na niedźwiedzie, że jak oni będą tutaj do nas szli, to żeby ich trochę to no, zatrzymało. Więc lecimy tutaj dookoła. No i w ten sposób to się prezentuje, widzowie. Okej, mi się wydaje, że taka baza jest wystarczająca. Spójrzcie na to, mamy tutaj normalnie bazę z comment bloków, czyli taka hakerska baza. Mamy drut kolczasty, żeby nam tutaj nie mogli wejść. Tak samo mamy kamery, więc też technologicznie zaawansowana baza. Tutaj mamy technologiczne tutaj ładnie drzwi. Mamy lawę również, mamy wodę, więc oni będą się bali. Mamy pułapki na niedźwiedzie oraz miny. Da, widzowie, ja teraz wejdę sobie do bazy w ten oto sposób tutaj i weźmiemy sobie jakieś itemki, widzowie. Przydałoby się jakieś technologiczne zbroje, ale chyba nie mamy tech zbroi. No nie mamy, ale widzowie, może mamy zbroję z bloku poleceń. Blok poleceń, halo, czy my mamy blok poleceń? Czekajcie, musimy wejść w zakładkę z takimi oto blokami i szukamy zbrojki z komend bloków. Uwaga, a tutaj nie ma. A czy tutaj będzie? Uwaga, lecimy w dół, patrzymy. Widzowie, patrzcie razem ze mną i mamy blok poleceń, o, to będzie dobre. Teraz zakładamy sobie zbrojkę i patrzcie na to, jestem normalnie kamuflaż, teraz jak tak tu stanę, to mnie nie widać i będziemy teraz odporni na hakerskie działania
zniszczenia właśnie hakerów, nie? No a teraz możemy sobie jakieś zbroje wziąć, widzowie. Jak zwykle te same weźmiemy, te najlepsze, bo musimy być najlepsi, tak? No więc bierzemy tak, miotacz ognia, Tesla Gun, bo prądem będzie ich łatwo porazić i wtedy te kabelki mi się mogą popalić. Bierzemy sobie rakietnicę, bierzemy sobie laserowy gun, TFG na pewno, lasery bierzemy, granaty bierzemy. Co jeszcze tu możemy wziąć? Granatnik możemy sobie wziąć. Dobra, odkładamy to na górę i lecimy dalej. Uwaga, cyk, 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 okej. Co my tu jeszcze możemy wziąć? Możemy sobie wziąć snajperkę na pewno. Możemy sobie wziąć minigana i możemy sobie wziąć biogana i sonic rifle i pulse rifle. I co tu jeszcze możemy sobie wziąć? Co tu możemy jeszcze wziąć? Uwaga, uwaga, pomyślmy sobie, zastanówmy się. Uwaga, chwila prawdy i możemy sobie wziąć piłę łańcuchową. No okej, tyle has starczy. Weźmy sobie jeszcze oczywiście mieczyk, w razie czego jakby się nam broń nie skończyły. No i oczywiście stak jabłuszek, bo dzisiaj będzie naprawdę, ale to naprawdę mega trudno, widzowie, więc lecimy. Teraz co, dajemy sobie game od zero. Jest już tak 10 minuta odcinka, zazwyczaj po 10 minucie do nas przychodzą, więc widzowie, ja na nich czekam. A wy zostawcie koniecznie łapkę w górę i subika na moim kanale. A jak zostawicie subika na moim kanale, to prawdziwa moja twarz się odsłoni i będzie takie coś, pyk, i moja twarz, nie, ale z prawdziwego życia. Więc zostawcie subika i łapkę w górę, a ja czekam na hakerów. Dobra, widzowie, wchodzimy na górę drabinki i patrzymy, czy już nadeszła rodzina hakerów. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało wszystko. Uwaga, lecimy w górę i o, okej, stoją tam, patrzcie. Tam jest tata, tata haker, okej, nie patrzą, nie patrzą. Tata haker, mama haker oraz syn haker. Oni wyglądają tak samo, ale są różnych rozmiarów, więc raczej ich rozpoznamy jakoś. Ale tutaj większym problemem jest to, że oni mają comment bloki w łapkach i oni chyba chcą zaraz hakować nasz świat. Więc zanim oni wpiszą komendy, trzeba ich szybko pokonać. Więc widzowie, ja na nich lecę, trzeba ich pokonać. Ej, ty, koleś, duży! Chodź tu do mnie na solo, dawaj, chodź tutaj. Nie zjadłem jabłka. O nie, idzie mama, dobra. Pięu, 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 masz lasera. Ty tak samo, odejdźcie ode mnie. Odejdźcie ode mnie, do niech w miny wpadną. Niech w miny wpadną, no chodź, chodź, chodź. Chodź, taki cwany, to chodź, dawaj. No dobra, patrzcie, o. Miny wybuchły, dobra, działa, działa. Działają pułapki, dobra, lecimy dalej. Teraz sobie poleci cały łańcuch dynamitu, chodźcie, tutaj. Miny, 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 w miny wpadnijcie. Synek, o dobra. On wpadł w pułapkę na niedźwiedzie, więc niech on tam się męczy, a ja z jego tatą powalczę. Patrzcie, haker tata. Dobra. Był slifu, a masz, padaj, padaj. Jak on na mnie leci, halo, dobra. Trzeba go odepchnąć do tych min. O, dobra, synek dostał. Patrzcie, jak synek leci. Jak on ten lata. Chłopco do wody wpadł. Dobra, mama pali się, dobra, ją też odepchniemy. Cyk, 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 ale trzeba ojca odrzucić od siebie. Dobra, chodźcie, idziemy tutaj szybko z tej strony. Ja już pulse rifle nie mam, więc nim go nie odepchnę. Ale mamy jeszcze biogana, więc możemy jakoś go tu zmusić do wejścia w minę. Okej, okay, cyk. On jest troszeczkę teraz zatoksynowany, więc może nie widzieć wszystkiego. Dobra, padaj, synek, padaj. O, dobra, dostał miną, okej. Okay. Ło, dostał kolejny, okej. Okay. Masz snajperkę, o nie, sam wpadłem w pułapkę. Dobra, masz biogana, padaj, padaj, roztop się, roztop się. A masz ty, patrzcie, do wody wpadł ich otata. O, dobra, 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 dobra. I teraz musimy go wepchnąć tam bardziej głęboko na wodę. O, masz, dobrze, wchodź do wody, wchodź do wody. A patrzcie, macha głową, że nie chce. O, dobrze, idź tam. Okej, okay, mamy trochę czasu, aż on tutaj wróci. Mama tam się męczy w kolczatkach moich, więc musimy ją tutaj załatwić. O nie, wydostała się. Synek, w minę, w minę, w minę, synek. O, masz, z snajperki, dobra, zmiotacza, ona kolejną pułapkę wpadła. Mama to chyba ich nie ogarnia Minecrafta, ale my załatwmy syna, dobra, lecimy, strzelamy w niego. Masz zmiotacza ognia, padaj, nie masz szans ze mną, żadnych szans nie masz. O, dobra, jak masz szansę, okej, okay. Mamo, mama ze snajperki. Dobra, cyk, okej, okay, udało się. Zjedzmy sobie jabłuszko, bo oni są dosyć mocni. Okej, okay, cyk, cyk, cyk. Dobra, i masz na miecze, walczymy. Pojedynek syna ze mną, dobra, pyk. Na miecze, na miecze. Nie wpiszesz komendy, nie pozwalam ci, nie pozwalam ci. Wszystkich trzeba zająć. Ojciec tam w wodzie pływa. Tutaj matka w tym, w jakimś pułapce siedzi. A z synem walczę, dobra, cyk. Padaj, padaj, ty zły. O nie, on już mi jabłuszko zrzucił, dobra. Ale ja się nie poddam.
ja się nie poddam, no snajperka, co ja będę się ograniczał. Ze snajperki go prosto po nogach, w udo go strzelam, w udo, żeby chodzić nie mógł. A masz, o dobra, czekajcie, bo mi się amunicja kończy. Szybko, zamiana, jemy jabłuszko. Dobra, cyk, i teraz go piłą. A masz ty, przetniemy cię na pół. Żadnej komendy ci nie pomogą. Dobra, troszeczkę go osłabiłem tym, ale musimy wracać szybciej do bazy. Tutaj będzie mina, więc może on w nią wpadnie. No, dawaj, w minę. No i cyk, łatwiutko. Widać, że moje pułapki działają na nich. Załatwmy, mamy laserem. Przetnijmy ją, dobra. Syn utknął tam w ogóle w ogniu. Dobra, dobijamy go, nie pozwalamy mu wyjść stąd. Padaj, hakerze ty, nie będziesz hakował mnie i moich widzów. Dobra, skończyła mi się amunicja. Może tam granaty mu wrzucę? Łap granaty, tyniu. Albo wiem, TFG mu strzelę, czekajcie, bo on tu utknął, więc można użyć TFG na nim. Uwaga, 3, 2, 1 i pum! No, sam się załatwiłem, ale jest szansa, że hakera załatwię jeszcze. Czekajcie, jest mi jabłuszko, okej. I czy on padł? Gdzie jest syn? Halo? O, tu jest! To przetrwał? No nie, oni mają te swoje komendy, które pozwalają im to przetrwać. Co? Nie, dobra. Rakietą, odejdź ode mnie, namierzamy go i... on. Głupia trawa. Dobra, celujemy i puu. Dobra, ile oni mają tylko życia? No przecież to jest niemożliwe. Masz granatę. O, załatwiłem, syn padł, dobra. Jednego mniej, okej, załatwiamy dalej, kolejnych. Jeszcze stała mama i ojciec tam pływa. Matkę możemy załatwić TFG, trochę ją zranimy. Nie wiem, czy ją tym nie uwolnię. Nasza baza jest odporna na wybuchy, ale czy jest mama hacker odporna? No, jest odporna chyba też. Dobra, a masz granatę, twojego syna granatami załatwiłem, to teraz ciebie granatami mogę załatwić. A masz ty, padaj. Dobra, dostała parę razy, okej, okay, teraz trzeba ją z laserami. Bijemy, strzelamy w nią, szybko, po nogach ją. Nie, by nie mogła tutaj się wydostać z tej dziury. A masz ty. No, a chodź w minę, ten tam pływa. On nie wie, co się dzieje. Walczy o życie, ja się śmieję, dobra. Cyk, dostał. Czy ja mam... Nie, odejdź ode mnie, nie tak blisko. Halo, ja jestem twoim synem, zostaw mnie. Dobra, czekajcie, granatnik, dobra. Cyk, dobra, dostała granatem. Okej, okay, odchodzimy. Cyk, drugi granat, dobra, trzeci granat. Czwarty granat, owieczka też została. Okej, okay, powoli. No, dobra, o nie, skończyły się granaty. Oj, dobra. No teraz piłą, a masz ty. Pojedynek jeden na jeden. Lecimy. Tniemy ją po nogach, trzeba ją otoczyć. Dobra, cyk. Lecimy, ile ona ma tego życia? Ona jest silniejsza od syna, więc będzie to dosyć trudniejsze, ale damy sobie chyba radę. No bo jeszcze jabłka nie jemy. Dobra, udało się, załatwiliśmy ich dwójkę. Też został ten ostatni, najtrudniejszy, a ja już amunicji nie mam. O nie, to będzie ciężkie, trzeba będzie go jakoś tutaj ściągnąć na powierzchnię. Ale on chyba tam się trochę dobrze bawi. On nie może wpisywać komend w wodzie, więc chodźcie, idziemy go wypchnąć stąd. I musimy jakoś go załatwić. Dobra, płyniemy na niego, prosto na niego. Póki mi się piła nie skończy, można go załatwić. Bo jak mi się skończy piła, to już nie będziemy mieli żadnych szans z nim. Dobra, płyniemy pod nim. On nie zanurkuje, bo się boi. Dobra, teraz trzeba go otoczyć. Pod nim przepływamy, okej. I teraz trzeba go wyciągnąć do naszej bazy. Dobra, lecimy. A masz piły. Ej, on mnie... Ej, nie sięgam. Ej, co jest? Nic to nie robi mu. O, dobra, a mieczem. O nie, ej, ja go nie mogę uderzyć, dobra, chodźcie, sprowokujemy go, żeby poszedł za nami. No, chodź, za mną, no, dawaj. No właśnie, wiecie co? Co ja się oszukuję? Ja szansy nie mam z nim. No widzowie, ja się idę schować do bazy, idę jakiś komend się nauczyć, idę sobie jakieś bronie ogarnąć komendami i widzimy się wkrótce, jak już się nauczę komend, bo jak na razie ten haker jest za mocny dla nas i udało mi się załatwić prawie całą rodzinę. Załatwiłem mamę, syna i no ojca nie jestem w stanie pokonać, więc musimy szybko wejść na powierzchnię i wrócić do bazy. A jeśli wam się odcinek podobał, to stawcie koniecznie łapkę w górę, tak samo subika na moim kanale, no i widzimy się w kolejnych filmach, bo filmy są codziennie, no to na razie, no i cześć, papawicowie, łapcie jabłuszko na szczęście, żeby żaden haker was nie pokonał.